trzeci turniej grupy B juniorów młodszych rozgrywany w Toruniu 21 stycznia i mecz numer 4 Hokej Klub Pomorzanin Toruń LKS Rogowo. Te dwie drużyny rozegrały już w tym turnieju po jednym spotkaniu. LKS pokonał 1-5 zespół Lipna Stęszew, natomiast toruński klub wygrał z UKH Start 1954 Gniezno 7-3. To spotkanie rozpoczyna się wprost wymarzenie dla toruńskiej ekipy. W pierwszych sekundach spotkania zdobywają gola i wykorzystując szok wywołany w szeregach LKS-u starają się powiększyć zdobycze bramkowe. Kilka minut pierwszej kwarty tego spotkania to optyczna i tylko optyczna przewaga toruńskiej drużyny. LKS jednak pokazał, że nie na darmo przewodzi tę rozgrywką bez straty punktu meczowego. Z czasem LKS uspokaja grę i mogliśmy zobaczyć drużynę, która dzieli rządzi na boisku. Pomimo wysokiego prowadzenia LKS-u, toruński zespół nie daje za wygraną, kontratakuje, zdobywa bramki. To jednak było za mało, aby zagrozić świetnie grającemu zespołowi z Rogowa. Zdajemy się szczerą, czy nie, bo to jest okazja. Hokej Klub Pomorzanin Toruń przegrywa z LKS-em Rogowo 5-13. Następny turniej tej grupy odbędzie się 28 stycznia w Gnieźnie i jest on ostatnim turniejem rundy zasadniczej. Fragmenty spotkań z tego turnieju możecie zobaczyć na facebookowym koncie w obiektywie kamery. Trzeci turniej juniorów młodszych rozgrywany w Toruniu 21 stycznia i mecz Warta Poznań - Lipno Stęszew. To mecz, w którym zawodnicy Lipna Stęszew wykorzystali tylko cząstkę nadarzających się okazji bramkowych. Ataki Warty powstrzymywał zwijający się jak w ukropie bramkarz Stęszewa. Na niewiele jednak to się zdało. Warta panowała niepodzielnie na boisku i zdobywała bramkę za bramką. Warta Poznań, Lipno Stęszew, 9-2. Trzeci turniej grupy B juniorów młodszych rozgrywany w Toruniu 21 stycznia i mecz numer 5 UKH Start 1954 Gniezno i Warta Poznań. Te dwie drużyny rozegrały już po jednym spotkaniu i tak Start przegrał z Pomorzaninem Toruń 4-7, natomiast Warta Poznań pokonała Lipno Stęszew 9-2. Skrót tego spotkania możecie Państwo zobaczyć na facebookowym koncie w obiektywie kamery. Ataki Warty, którym stawiające swe pierwsze kroki, nie będący faworytem tych rozgrywek zespół Startu, zbyt długo nie był w stanie się oprzeć, przyniosły efekty w postaci wielu strzelonych bramek.
start jednak grał bez bojaźni, wykorzystywał nadarzające się okazje bramkowe i pokazał, że gra z kontry nie jest mu obca. Tart w tym meczu i całym toruńskim turnieju pokazał się jak z najlepszej strony, grając zębem. Dostarczy trenerom i kibicom wielu sportowych emocji. Niestety to w meczu z bardzo dobrze grającym zespołem Warty było za mało. Start 1954 Gniezno przegrywa z Wartą Poznań 4-14.